skończyłem studia w 1985, a zatem rozpocząłem w 1980. Pierwszy rok, który skończył prawo w komplecie, to właśnie był mój rocznik. Jeżeli chodzi o takie wspomnienia, takie do powtórzenia, to przede wszystkim tych ludzi, z którymi mogłem się zetknąć i później ich obserwowałem w telewizji, w różnych miejscach publicznych, zacznę od profesora Stelmachowskiego, pani profesor Łętowska, pan profesor Walandysz, pan profesor Winczorek. Pewnie jeszcze pominąłem wiele innych nazwisk, ale to były osoby, które tak się złożyło, że w tamtym okresie z powodów politycznych musiały przyjeżdżać z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Prawa do Białegostoku, byli zesłani. Tak się szczęśliwie złożyło, że ja byłem studentem w tym czasie, no i ci najlepsi w owym czasie, nie tylko kariery późniejsze to potwierdziły, nauczyciele prawa, uczyli mi tego prawa. Budynek był ten sam, natomiast w tym budynku było wiele różnych rzeczy. Pamiętam, że największym problemem, który my mieliśmy, to były kwestie przejazdu z wykładów, które odbywały się w tym budynku, do ćwiczeń, które odbywały się na przykład na Świerkowej. Na Świerkowej jechaliśmy na Słowackiego, gdzie w szkole podstawowej były zajęcia jakieś tam. I to jakby tu rzec było taką niedogodnością, ale myśmy te podróże także zapełniali takimi miłymi czynnościami, w związku z tym nie było one takie kłopotliwe. Propozycja profesora Ruszkowskiego zdecydowała o tym, że na tej uczelni zostałem. Jak już zostałem na tej uczelni, to postanowiłem, że coś tam zrobię. Przez 10 lat byłem prodziekanem. Teraz kończę drugą kadencję dziekana. No i rozpoczynam kadencję rektora. Tak, i cieszę się, bo jednak jest to taka kariera akademicka, urzędnicza co prawda, ale jednak akademicka, co cieszy, ale już jej kres, bo po rektorze już nie zostaje nikt. Jest to podwójny jubileusz, że świętujemy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po pierwsze, 40 lat kształcenia prawniczego w stolicy naszego regionu, a po drugie, 20 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa. Zaczęło się to z inspiracji profesora Jan Roza, byłego dziekana Wydziału Prawa. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność w 1992 roku. Jest to okres do podsumowań. Z tej okazji wydaliśmy wspólnie książkę pamiątkową, która ma udokumentować jakby to zdarzenie. Zaczęło się od browara, skończyło się Wydziałem Prawa, prawda? Więc po drodze jeszcze w sąsiedztwie był tutaj ogród warzywny, plac paradny, także było bardzo dużo różnych ciekawych miejsc. To niewątpliwie jest rzeczywiście podpisanie aktu ustawy, która tworzyła nasz Uniwersytet Białymstoki. Ta ulica od samego początku, ona została wtedy wytyczona, dzisiejsza elektryczna i tak zresztą się wtedy nazywała. To jest budynek, który, co tu dużo mówić, nie powstał. Zdjęcia rektorów, którzy się wywodzą z naszego wydziału. Prorektorzy wywodzący się z naszego wydziału, rozumiem, że Państwo znają. Pan profesor Ruszkowski, pan profesor Bogdan Wierzbicki. Z kolei pani profesor Marizini i pan profesor Kijowski to już regularni prorektorzy. No i wreszcie dziekani, tu chyba nie muszę nic mówić. Warto wspomnieć świętej pamięci pana profesora Smokowicza, a któremu ten wydział, no co tu dużo mówić, bardzo wiele zawdzięcza. Były bardzo intensywne studia, intensywny okres życia. Wiele zdarzyło się w ciekawy sposób, ciekawy bardzo studiów, ponieważ od trzeciego roku miałem indywidualny tok studiów jako jeden z pierwszych studentów tego wydziału. Wiele się dowiedziałem od wybitnego mistrza prawa finansowego profesora Harasimowicza, no ale skończyłem studia i zacząłem pracę w też 1978 roku w zakładzie ówczesnym na administracji i zarządzania, tak to się wcześniej nazywało, pod kierunkiem jeszcze wtedy profesora Stelmachowskiego. Niewątpliwie zmieniły się warunki, w jakich się studiuje, i to zmieniły się na lepsze zarówno od strony lokalowej, jak i urządzeń, zbiorów informacji, danych, książek, materiałów, do których ma dzisiaj student bardzo prosty dostęp przez bazy komputerowe, internetowe. Rzeczywiście to jest inna jakość, to nie tylko ilość, ale inne warunki studiowania i studenci mają ogromne szanse poznać prawo dokładniej. I tę salę to ja pamiętam z 1970 roku, to znaczy to miejsce fizjograficznie. To była inna sala gimnastyczna, tu
tu trenowałem, będąc młodym chłopcem. Natomiast w 1974 roku była to sala już gimnastyczna naszego wydziału, gdzie często przebywałem. Ja byłem aktywnym sportowo studentem, jeżdżącym na różnego rodzaju mistrzostwa akademickie i sporo czasu i potu tutaj w tej sali swego zostawiłem. Przybyłem do Białegostoku też 40 lat temu. Dokładnie przyjechałem 14 lutego 72 roku, żeby rozpocząć pracę. Wówczas jeszcze nie w filii, bo to był Wydział Zamiejscowy Prawa Warszawskiego. No ale w tej chwili jestem stażem, najstarszym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. W Białymstoku, przepraszam, bo jednak przez tyle lat byliśmy filią, że to zostaje w pamięci. Drugim stażem po mnie jest pan profesor Adam Dobroński, osoba powszechnie znana na Białostoczyźnie. On został pracownikiem naszej uczelni 1 maja 1972 roku. A zatem jubileusz naszego wydziału zbiega się z moim jubileuszem pracy w tym uniwersytecie. Stąd powinny znać mnie wszystkie roczniki, które ukończyły studia, a dla potrzeb tej uroczystości stwierdziliśmy, że nasz wydział wypromował 18 tysięcy absolwentów. To jest naprawdę duża liczba i oczywiście oni są rozsiani po całym świecie, ale po całej Polsce. Natomiast w naszym województwie podlaskim w jakimkolwiek zakątku się zjawię, to mniej więcej po 2-3 godzinach spotykam się z pozdrowieniem: dzień dobry panie profesorze, i wiem, że jestem u siebie. To jest bardzo miłe. Ja byłem dziekanem w latem 96-2005, przez 9 lat. W czasie moich kadencji zmieniliśmy status z filii Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytet w Białymstoku, co pozwalało mnie być dziekanem przez lat 9. No mam nadzieję, że dobry, bo przez tę zmianę te byłem 4 razy wybierany na dziekana i zawsze jednomyślnie. Na 5 roku prawa wyjechałam do USA. Niestety nie udało mi się skończyć ani obronić pracy, ale lata studiów wspominam bardzo miło. Zmieniło się, no jesteśmy teraz kompletnie w Europie. Wtedy były drewniane podłogi, skrzypiące, ale to też miało swojego ducha. To wyglądało wspaniale. Sesja zawsze była ciężka, jak każda. Chyba to najbardziej utkwiło mi w pamięci. Najpiękniejszy okres w życiu. Czas, kiedy jest się z jednej strony dorosłym, a z drugiej strony, kiedy się nie ponosi pełni odpowiedzialności za swoje czyny, można by powiedzieć. Więc smakuje się rozmaitych możliwości, które niesie życie. Wspominam to też jako okres poznawania ciekawych ludzi, którzy później byli takim wzorcem przez długie lata i są do dzisiaj w wielu przypadkach. Co wpłynęło w znacznym stopniu na wybory, na rozmaite decyzje, rozstrzygnięcia, dobór znajomych i tak dalej. Moim mistrzem zawsze był profesor Wierzbicki, który mnie prowadził od pracy magisterskiej poprzez doktorat, habilitację i tak dalej. Bardzo mi zawsze służył wiedzą i radą. I on jako taki mistrz, taki człowiek zdystansowany. Natomiast jako człowiek obecny rektor elekt, Leonard Etel. Przesympatyczny człowiek, równy gość, człowiek, który ma pasję, którą też zaraża, sam jestem wędkarzem, chętnie to robimy i tyle. I chcę zaznaczyć, że to nie jest jakieś tam podlizywanie się, chcę powiedzieć, że po prostu to jest szczera prawda, myślę, że nie jestem tym odosobniony. Wcześniej studiowałam na Politechnice i po Politechnice na prawie to było bardzo przyjemnie. Na Politechnice mieliśmy około 50 godzin zajęć tygodniowo i po prostu się odbiegało z zajęć na zajęcia i to była po prostu bardzo ciężka praca. Natomiast na prawie trzeba było tylko czytać, mnóstwo czytać i jeszcze raz czytać, mnóstwo. No bardzo mi to odpowiadało, byłam bardzo, bardzo mi przyjemnie w wspólnym studiu. Mieliśmy bardzo dobrą grupę, byliśmy pierwszym rokiem, ponieważ studiowałam na studiach zaocznych, który w ogóle zdawał egzamin wstępny. Bo to były lata 80. jeszcze i wcześniejsze roczniki po prostu musiały studia przedwstępne skończyć i kwalifikowały się z tych studiów, natomiast nam kazano zdawać egzamin. No, zdałam, dostałam się. To były dobre czasy. Pamiętam bardzo młodego profesora Etela, który wtedy, kiedy myśmy się bronili pracę magisterską, to on bronił swój doktorat. To był te czas. Także
Jak patrzę na to wszystko, to się bardzo zmieniło. Bardzo się zmieniło na uczelni, bardzo się zmienili studenci. Są przede wszystkim, jakby to powiedzieć, młodsi od nas, no bo są jakby tacy, jest ich więcej, są bardziej śmiali. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa, organizatorem między innymi tej uroczystości. Tu rozpoczynałem pierwsze kroki zawodowe, kończyłem studia. Później miałem przygodę polityczną przez blisko 20 lat, ale kontynuowałem pracę naukowo-dydaktyczną i do dzisiaj to robię. Powiem o takiej ciekawostce, że opiekunem mojego roku był dr Jarosław Kaczyński, a przyszły premier i szef drugiej co do wielkości partii politycznej. Poważnym atutem wówczas była świetna kadra. Profesor Andrzej Stelmachowski, profesor Stembrowicz, byli dziekani, ale również profesor Ewa Łętowska, która przyjeżdżała tutaj z bardzo dobrymi wykładami prawa cywilnego. Mnóstwo wspaniałych ludzi, dobrych nauczycieli i właściwie oni kształtowali ten kręgosłup studenta dobrą wiedzą, ale też i wpojeniem pewnych zasad, które są ważne, że warto być lepszym, że warto być sumiennym, odpowiedzialnym. O konkursie powiem jeszcze tylko, że nagrody ufundował marszałek województwa podlaskiego, ale nasi finaliści otrzymają też porcję gadżetów Wydziału Prawa, ufundowanych zarówno przez stowarzyszenie, jak i sam wydział. Za każdym razem pojawia się ten problem z zawodem, na przykład jak jestem w sądzie. Nie wiem, czy Państwo zresztą macie, jest isty obłęd. Zanim się w sądzie cokolwiek powie, trzeba najpierw powiedzieć imię, nazwisko, wiek i zawód. Nie wiem, skąd to się bierze, czy to są odrębne sankcje prawne, karne dla, nie wiem, hydraulika, odrębne zakwały dla ślusarza, inne dla bukieciarza, nie wiem. Ale za każdym razem mnie pytają. Ostatni raz byłem w sądzie, też zapytali mnie o zawód. No i popełniłem największe głupstwo, jakie mogłem, bo powiedziałem prawdę i tylko prawdę. Możliwość po prostu rozwoju dla organizacji studenckich, dla wszelkich kół naukowych. Jest odpowiednie finansowanie, są inicjatywy. Studenci widzą ciągły rozwój Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Nie przez przypadek dostajemy wyróżnienie od Państwowej Komisji Akredytacyjnej, nie przez przypadek kolejny raz pierwsza kategoria. Także podejrzewam, że jak najbardziej dobrze. Również patrząc przez pryzmat innych kolegów studiujących również prawo z większych ośrodków akademickich, studenci właśnie z innych miast chylą czoła przed Białymstokiem, że tak świetnie tutaj uczymy, taki świetny jest rozwój. No i to się chyba ceni, to jest najpiękniejsze. Czy ciężko się studiuje? Uważam, że studiować może każdy, kto ma chociaż odrobinę samozaparcia, zapału, wie konsekwentnie dążyć do celu, no i oczywiście praca, nauka, dokładnie. A my staramy się razem z gronem tutaj studentów, pomimo tej nauki, pomimo tych obowiązków, również jeszcze działać społecznie na rzecz wydziału. My jesteśmy otwarci i właśnie stąd apelujemy do młodych i do jeszcze tych studiujących obecnie, że jak skończą studia, żeby pamiętali, że takie stowarzyszenie jest i że mogą zawsze wstąpić, bo nam zależy na tym, żeby jakieś nowe inicjatywy powstawały. Jako że my współpracujemy z Wydziałem Prawa, myślę, że wiele rzeczy jeszcze można zrobić, może nawet nie o wszystkim sami wiemy, dlatego otwartych umysłów potrzebujemy. Największym wyróżnieniem jest to, że ja i większość moich pracowników i studentów, wstając z rana i myśląc, że mają być na wydziale, cieszą się z tego. Że to nie jest tak, że jak myślę o tym, że mam iść do pracy, to mi się niedobrze robi. Ja wstaję, nie powiem, że z radością, ale z wielką przyjemnością przyjeżdżam do tego budynku, spotykam ludzi mi bliskich, ludzi, których dobrze znam, moich studentów i to jest największe takie wyróżnienie tego, co zrobiłem, albo inaczej, tego, co utrzymałem, bo taka atmosfera była zawsze. Wielu nam tego zazdrości. Oczywiście jesteśmy teraz oceniani, pierwsza kategoria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na którą dawno zasłużyliśmy, a niedawno dostaliśmy, czy wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która
weryfikując nas tutaj bardzo dokładnie, stwierdziła, że jesteśmy bardzo dobrym wydziałem. Ja to zawsze wiedziałem, prawda, tylko nie zawsze było to jakby powszechnie znane i powiem tak, że Białystok musi być dwa razy lepszy od najlepszego, żeby został zauważony jako wydział średni. Takie miałem wrażenia. O wszystko musieliśmy walczyć, o wszystko. Bo nic nam nie było dane z tego tytułu, że mamy 600-letnią historię, albo że mamy bardzo znane osobistości, które są z tym wydziałem związane. My musimy, swoje pozycje musieliśmy walczyć i walczymy dalej. Musimy bez przerwy przekonywać, że jesteśmy bardzo dobrzy, bez przerwy. Bo ktoś, kto do nas przyjeżdża, a nie zna nas, od razu nabiera podejrzeń, że Białystok, a gdzie to jest? Wydział prawa, tam w ogóle prawa uczą? Tak, uczą, bardzo dobrze.